Co to za miejsca? Runo się obudził. Tamten mężczyzna mnie złapał, a teraz... Tu jest ich kryjówka? Obudziłem się. Rozejrzałem się po otoczeniu. Zamknęli go w piwnicy? Tylko jedno okno. Zdaje się, że to nie podziemia. Obudziłeś się? Gdzie jesteśmy? Racja. Pewnie i tak mi nie odpowiesz. Ja! Zamknęli go w jakiejś celi! Dobrze, że chociaż tyle rozumiesz, głupcze. Potrzebuję tylko poznać tożsamość tego potwora. Jaka obsesja. Wcześniej już zważali na tożsamość Lukrecji, choć odmawiali im prawa do życia w mieście. Czemu nagle ich to interesuje? Co chcesz osiągnąć tym porwaniem? Mam nadzieję, że uda mi się przywrócić twój zdrowy ludzki rozsądek. Aha. Zajmij się swoimi sprawami. Na przykład zrób sobie operację plastyczną, bo nie masz nosa. Nic nie rozumiesz. Potwory są przeklęte! Przeklęte? Dokładnie. Mieszają się z ludźmi, by i wśród nas rozpleniać swą klątwę. A może członkowie tego ruchu sięgają jeszcze dawniejszych lat? I to oni uprowadzili ojca i mamę Lili i się ich pozbyli. Co to wszystko znaczy? Musimy je wypędzić tak szybko, jak to możliwe, nim to zostanie wcielone w życie. Psychopata. Wiedziałem, że czas mi się kończy. Czy to jest tą intrygą, którą wiązałem z zamkiem? Wow, robi się strasznie. Koniec rozdziału 4. Już? Bardzo szybko. No i nadal widzę, że mój tak zwany love meter się nie zmienił. Czyli jednak dobrze pisaliście w komentarzach, że to, jakich wyborów dokonuję, czyli w tym momencie mam zdecydowanie większy love meter z Ronanem jako Lilia Lucrezia i będę miała właśnie takie zakończenie, że Ronan zakocha się bezgranicznie w Lilii Lucrezji, a potem pewnie się dowie, że ona jest też Lilią, tą z piekarni, bla, bla, bla i tak dalej. Aż mam ochotę od razu zagrać i przejść tę grę w inny sposób, by zobaczyć te różnice między tymi scenami, jak bardzo się różnią. No, przejdziemy sobie dalej. Rozdział 4. Lucrezia. Na zdrowie! Przemieniła się! To jest głupi pomysł. Ona będzie chciała w takiej postaci szukać Ronana? Zwariowała. Wróciłam do pokoju i zmieniłam postać. Ciekawe, czy jest też opcja właśnie, gdybym miała większy love metr z Ronanem jako człowiek, to ruszyć na poszukiwania jego właśnie w postaci człowieka. Ciekawe, czy jest taka opcja. W tej postaci będzie łatwiej go znaleźć. Aha, łatwiej dać się złapać? Wzięłam głęboki dech i zaczęłam tropić. Ciężko określić, ale wydaje mi się, że ciągle jest w mieście. Będzie latała po dachach. Skoczyłam i ukryłam się na drzewie koło okna. Muszę przywołać inne koty! To czas, by użyć darów Lucrezji i porozmawiać z kotami. No fajnie. Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! Już wkrótce zwierzaki zaczęły się gromadzić w pobliżu. Nikogo nie widzę. Nie, nie, nie. Ten język. Ronan często tu przechodzi. Koty mogą go kojarzyć. Nie! Pomóżcie! Muszę zacząć działać. Liliana, ratunek! Super bohaterka. Skakałam z dachu na dach, by ludzie mnie nie dostrzegli. Pomogę ci, Ronan. Nie, głupia loku, wpadniesz w pułapkę. Ja myślałam, że ona będzie śledziła Marsa i Juliego, poprosi ich o pomoc czy coś, a ona sama, jak zwykle. Przez to wpadnie w pułapkę. No, to wiele się dowiedzieliśmy z tej rozmowy. Jakże fascynującej. Ależ hałas. Coś się stało?
Pójdźmy gdzie indziej, męczy mnie to. Co się dzieje? Czyżby koty miały ruje? O Boże, ten tekst. To bardziej przypomina chór złożony ze wszystkich kotów w mieście. Zupełnie jakby... Coś podejrzewasz, panie? Panie? On jest twoim panem, Mars? To tylko przypuszczenia, ale to może potoczyć się w niekorzystnym kierunku. Czyżby... Powierzam ci opiekę nad nią. Nie pozwól, by ktokolwiek poznał jej tożsamość. O, będę miała bodyguarda! Przyjąłem. Czy Yuli jest całym dowódcą tej straży miejskiej, czy Otsukaman? Koty mają ruje. Koty są niepokojąco głośne. Tak właśnie myślałem. O nie. O czym mówisz? On wie, że Lilia się zbliża. Z armią kotów. Potrzebujemy tylko, byś tkwił tu zamknięte. O nie. Wyszedł. Serio, o co mu chodzi? Czy to ma jakiś związek z Lilią? Z Lilią pewnie, w sensie Lukrecją. Bez żartów, nie jestem jakąś rybią przynętą na kota. Błagam, nie przychodź tu. Za późno. Przykro mi, Ronan, za późno. Znaleźliście go? Jaka zaklinaczka kotów. Ach tak, ten budynek jest podejrzany. Wyczuwam stamtąd zapach Ronana. Zajrzę tam. Ronan! Jak ty śmiesznie wyglądasz od tyłu! A także członek ruchu wygnania Lukrecji z wczoraj. Czy to przeze mnie go porwali? A jak myślisz, Sherlocku? Kiepsko ich słyszę. Są za daleko. Nie zbliżaj się. Lilia, nie bądź kupielokiem. O, chyba zszedł na dół. To dobry moment, by tam pójść. Nie, to jest głupi pomysł. Co za dzień. Jak to możliwe, że te koty są tak głośne? A ty taka tępa. Nie, ktoś mnie może teraz zauważyć. Nic na to nie poradzę. Lepiej tu wrócę wieczorem. Dobry pomysł. Przynajmniej znalazłam to miejsce. No, i wiesz, że Ronan jest cały i zdrów. Na tę chwilę. Robi się naprawdę coraz ciekawiej. Jak się sprawy mają? Mężczyzna zwracał się do swojego aparatu dzwoniącego i odczytywał to, co wyświetlało się na jego komórce. Wszystko idzie zgodnie z planem. W całym mieście koty darły się mi miłosiernie. Oni wiedzą? To musi być sprawka tego potwora. Jest szansa, że już dziś w nocy wpadnie w naszą pułapkę. Nie! Nie, właśnie, dokładnie. Nie. Nie chcesz jej złapać? Chcemy poznać jej tożsamość. Uwięzienie jednej z nich nic nam nie da. Cechy potworów są przekazywane genetycznie. Rodzice powinni posiadać te same cechy, co potomstwo. Wytropcie ich i złapcie wszystkich za jednym zamachem. W porządku, przyjąłem. O-o. Coraz gorzej. Oni się to wiedzą. Wszystkiego. Nie. Ona przyszła do Ronana? Czy on śpi? Tak. Weszłam do środka przez okno. Nie! Wpadła jak śliwka w kompot. No co ona robi? Ciasno tu. Czy on w ogóle może się tu wyspać? No to jest najmniejszy problem teraz, Lilia. Okironia! Pobudka! Dlaczego ona nie porozmawiała z nim przez to okienko, tylko musiała wleźć do niego?
Jej! Co jej? Kąsa? Że co? Ups. Nanda! Co się dzieje? Nie chcesz wiedzieć. Usłyszałam kroki na schodach. Mary! Przepraszam, miałem koszmar. Tak. To cała gasyna. Nie irytuj mnie. O Jezus. Gdzie on ją schował? Do kieszeni? Odszedł. Tu. Aż za łatwa. No, oni wiedzą, że Lilia tam jest. Kto cię nauczył gryźć ludzi w ucho tak bez powodu? Dobrze, że nie wszyja. Lilia wampir. Po prostu chciałam go pocałować w łóżko, no. Po prostu liczyłam, że zareagujesz jakoś zabawnie. W takim momencie. O Jezus, na żarty jej się zbiera. I tak się stało. Jejku, no i co tu w ogóle robisz? Przecież to oczywista pułapka. Słuchajcie go. Pułapka? Na mnie? O Boże, jaka ty jesteś czasami powolna. Właśnie, nie rozumiesz, że... czemu nikt ci nie przeszkodził w dostaniu się tutaj? Jak myślisz? Obawiam się, że nie wiem. Te ich rozmowy. Ale czemu cię porwali? Musimy stąd uciekać. Jak? A tak. Poniosę cię na plecach. Przecież ty się złamiesz w pół, jesteś od niego mniejsza. Spróbuję wyłamać żelazne pręty. Zamienię się w Hulka. Dać się połamać czy zamienić się w Hulka? Jak ona niby ma wyłamać żelazne pręty? Nie wiem, którą opcję wybrać. Spróbuję wyłamać żelazne pręty? Użyję swojej siły, by wyłamać te żelazne pręty! Daj spokój, tylko się skrzywdzisz. O Jezu. Jestem taka głupia. Czemu nie przygotowałam dla niego ucieczki? Jesteś taka lekkomyślna. No, delikatnie powiedziawszy. Jak w ogóle odkryłeś, że zostałem porwany? Lukrecje mają czulszy węch niż ludzie. Tropiłam twój zapach i zauważyłam, że związany jest z nietypowym miejscem. Naprawdę znalazłaś mnie po zapachu? Ronan, najwyższy czas, żebyś zaczął się kąpać. Co to miało być? Niemniej, musisz być bardziej ostrożna. Ci ludzie chcą za wszelką cenę poznać twoją tożsamość. A ty nie chcesz, Ronan? Przepraszam, to wszystko przeze mnie. Przecież ci nie winię. Ale... Uspokój się. Znowu niziu? Pogłaskał mnie po główce. Zawsze to robi. Poza tym mam wrażenie, że sprawy potoczyły się po naszej myśli. Co? Jesteś masochistą! O Jezus, te teksty... Nie, ja wysiadam, naprawdę wysiadam. Masochistą. Nie! Skąd w ogóle znasz to słowo? Mówiłem ci, że próbowałem wytropić tę grupę. Może znajdę tu wskazówkę związaną z tożsamością jej szefa. Ty masochisto, ty! Czemu? Bycie złapanym nie oznacza, że czegoś się dowiesz. Miałeś być strażnikiem miejskim, a nie szpiegiem. A może to jedno i to samo? To jest... Co właściwie zamierzasz zrobić? Sam nie wiem. Może masz rację? Jesteś naprawdę zaskakująca. Może moje myśli o współegzystencji ludzi i Lukrecji są tylko marzeniem?
Skąd ta twoja obsesja? Powinieneś zobaczyć, jak zachowują się mieszkańcy tego miasta. Zwykły strażnik nie będzie w stanie tego wszystkiego naprawić. Masz rację. Wyglądał na zakłopotanego. Nie próbowałam cię obwiniać. Cóż, skupmy się na tym, co powinniśmy teraz zrobić. Zgaduję, że największym niebezpieczeństwem jest ucieczka stąd. Nawet jeżeli cię nie pochwycą, mogą cię śledzić. Dobrze kombinujesz. Czemu chcą znać moją tożsamość? Może chcą dopaść osoby, które są z tobą spokrewnione. Za późno, pewnie już to zrobili dawno temu. O co chodzi? Ja też niewiele o tobie wiem. Iria, przyznaj się. No to jest najlepszy moment, żeby powiedzieć całą prawdę. Chociaż nie, bo może są podsłuchiwani. Nic nie mów, nic nie mów. Mówiłaś, że mieszkasz z babcią, prawda? Czym się zajmujesz, gdy nie jesteś Lukrecją? Naprawdę? I on tego nie zajarzył? Nie skojarzył ich ze sobą? Mieszka z babcią. Pracuję. Jestem bardzo sumienna. No to mu wytłumaczyła. Co to w ogóle za praca? Przecież jesteś dzieckiem. To niesamowite. Dzieckiem. Masz uczucia do dziecka? Znowu traktuje mnie jak dziecko. On chyba nie wie, że postać Lukrecji i człowieka nie muszą być w tym samym wieku. Sekret! Nie muszę ci o tym mówić. Dąsasz się, bo nazwałem cię dzieckiem? Cichaj! Cichaj. Może tak wyglądam, ale jestem dojrzalsza od ciebie. Dobrze, dobrze. Przepraszam. Pewnie dalej myślisz, że jestem dzieckiem. Ronan jest głupkiem. I ona mu to w twarz powiedziała. Ronan jest głupkiem. Tak bardzo mnie zdenerwował, że nie zauważyłam, że do niego podeszłam. Czy to będzie ten moment? Oto to. Oto to. Oto to to. Gdzie ty wchodzisz z tą twarzą na mnie? Oto to to. Nim to dostrzegłam, jego twarz była już bardzo blisko. No, sama jego twarz się przysunęła, nie? Już jakiś czas temu zauważyłem, że twoje oczy świecą się na czerwono, gdy jest ciemno. Może ma lasery w oczach. Boisz się? Są piękne. Ronan! To już pewne. Kocha ją bardziej w postaci Lukrecji. Co? Czemu się tak czerwienie? I znowu serducho. Nie baw się ze mną. Flirtuj z tą koleżanką, którą tak lubisz. Znowu cię zazdrosną samą siebie. Flirtuj? Czy to od razu musi być takie serio? Po prostu podałem ci moją szczerą opinię. To nawet gorzej. Straszny z ciebie palant. Mogę, już mnie brzuch boli! Straszny z ciebie pan! Ta gra! Możliwe, nie zastanawiałam się nad tym. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, czy jesteś palantem, czy nie? Okej. Okay. Chyba jest ktoś, kto ci się podoba, prawda? Przyzna się? Czy naprawdę ktoś taki jest? Nie wiem, czy mi się podoba w ten sposób, ale jest taka dziewczyna, która tak jakby przychodzi mi na myśl. Serio. Co? Damów pysk. Kojarzysz tę dziewczynę, która pracuje w piekarni? Jest dla mnie jak starsza siostra. To dlaczego się tak rumienisz, skoro to tylko starsza siostra? Czy mówi o mnie? Nie, kurde, o cioci Stefanii z Gorzowa. Wcześniej mówił, że lubi mnie jak siostry, a teraz nie jest taki pewny? Czasem ją widuję, czyli... Lubisz starsze kobiety? Jak ona ma na myśli swoją babcię, to chyba pęknę. Czyli nie powinien się mną interesować, gdy tak wyglądam. Ale... Nie miałam na myśli, że chciałabym, by się mną interesował. Ona sama nie wie, czego chce. Nie wiem, czy starsze kobiety są w moim typie. Swoją drogą, od pewnego czasu wyglądasz dość niepokojąco. O co mu chodzi? Wyglądam tak od początku! Nie zwracaj na mnie uwagi! O Jezu. Ona pewnie się martwi, jeżeli wie, że zostałem porwany.
Mówiłam, że musimy uciekać. Nawet jeżeli nie teraz, to jutro. Tak jest. Poproszę Brahola. Nie, nie możesz tu więcej przychodzić. Zaskoczyło mnie, jak szybko zmienił ton. Czyli tylko ci przeszkadzam? Jeżeli nie jesteś dzieckiem, powinnaś rozumieć sytuację. Jesteś ich celem. Chcą, byś przychodziła tu jak najczęściej. Słuchaj go. Ale... przedyskutuj to z Brahem. Skup się na swoim bezpieczeństwie, a nie na uratowaniu mnie. Mam nadzieję, że będziesz miał okazję spotkać się z piekarką. Z piekarką?! Dziwnie to zabrzmiało. Dlaczego ją tak nazywasz? On wciąż o mnie myśli, w sensie o Lili człowieku, nawet w takiej chwili. Co to za dziwne uczucia? Mogę ci zaufać, prawda? Dobrze. W takim razie do zobaczenia. No i wyskoczyła. Z łatwością wydostałam się przez okno. Oni będą ją śledzić! To dopiero był skok. No raczej i dbaj o siebie! O, nie są tacy słodce. Sweetness overload. Będą ją śledzić. Miał całkowitą rację. Od razu mogłam wyczuć zapachy śledzących mnie ludzi. O nie. Czy moja tożsamość aż tak ich interesuje? Tak się jednak składa, że wolę zachować to dla siebie. Zgubię ich po drodze. Niech to. Ten potwór jest szybki jak kot. Może dlatego, że jest kotem? Mars! Mój bodyguard! Hej! Chłopie, bawisz się z jakąś dziewoją w berka o takiej godzinie? Pewnie macie sporo wolnego czasu. Zaraz, pamiętam cię! Tu ty wszedłeś nam w drogę. O, no proszę. Pewnie masz dobrą pamięć. Ciekawe, czy zapamiętasz, jak mocne będzie to uderzenie? Dał mu w pysk! Brawo, Mars! On jest niesamowity. Brawo, Mars. My hero. Nagle straciła mi zapach. Jej! Czy to tylko wrażenie, czy może faktycznie? To było dobre. Ciekawe, czy będziesz pamiętał to. Bum! Prosto w pysk. Czas się zbierać z domu. To było fajne. Ja już, kurczę, powinnam kończyć, bo nagrywam bardzo długo. Ale nie mogę przestać. Miałeś być strażnikiem miejskim, a nie szpiegiem. Znowu perspektywa Ronana. To prawda, to już nie jest praca strażnika miejskiego. Myślałam, że jest tylko dzieckiem, ale okazuje się być bardzo roztropna. Myślałam, że chce zadbać o wszystkich mieszkańców miasta, Lukrecję i ludzi zarazem. Ale teraz zastanawiam się nad relacjami ludzi i Lukrecji. Czy jej cierpienie i smutek wpłynęły na mnie tak bardzo? Od kiedy się poznaliśmy, codziennie o niej myślę. Ronan! Nie, to nie o to chodzi. Nie? Ledwie co ją poznałem, a już wzbudza we mnie nostalgię. Nostalgia! To tak się teraz nazywa? Jest jak wspomnienie o kimś, kogo dawno zapomniałem. Gdyby była pełnia, byłoby jeszcze straszniej. Wróciłam! Czekasz na oklaski, czy co? Udało mi się ich zgubić! Brawo, Lilia! Ten zapach. Babcia czeka przed wejściem? O! Wróciła, choć nic nie powiedziała? Jeszcze o tym nie mówiła, ale możliwe, że martwiła się o mnie. No. Przepraszam, ale nie mogę teraz przestać. O.
Grunt, że Mars wkroczył do akcji. No dobrze, czas przygotować sklep. No, babcia brzmi jakoś tak dziwnie, jakby zdołowana. No nic, ale na tym już, kochani, będę kończyć. Ten odcinek był naprawdę zwariowany, robi się coraz lepiej. Śmiechoza na całego. Fajnie, naprawdę. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku z Lukrecją i Ronanem. Pa, pa!